9 rzeczy, których nie wiedziałeś o utraconym update'cie beta 1.9 pre-release. Jeżeli takie filmy wam się podobają, nie zapomnij zostawić kciuka w górę. Starsi gracze najprawdopodobniej pamiętają jeszcze aktualizację beta 1.9. Ta aktualizacja oficjalnie nigdy się nie ukazała i nawet w spisie wersji w launcherze nie znajdziemy takiej aktualizacji. Ta aktualizacja została nazwana Lost Update, czyli utracona aktualizacja. Na początku miała być oficjalną wersją, która nie będzie już betą, ale Notch zadecydował, że jednak zaczeka i wydadzą wersję 1.0, już nie beta. Wcześniej gracze myśleli, że jednak ukaże się wersja 2.0, a nie 1.0. A jak wiemy, wersja 2.0 była wersją prima aprilisową, którą możecie oczywiście znaleźć na moim kanale. Prawie za każdym razem, gdy tworzyliśmy świat na wersji 1.9, to pojawialiśmy się na bagnach. Cóż, może gra chciała, żebyśmy zostali ogrem? Kto wie? Beta 1.9 to również wersja, która wywołała wielkie oburzenie, ponieważ wprowadzili tam okrągłe słońce. Co prawda mówiłem już wam o tym, ale wcześniej nie pokazałem dokładnie. Oczywiście okrągły był też księżyc. Jedna z bardziej rewolucyjnych zmian w tej wersji są to osadnicy, którzy zostali dodani z małym błędem. Mianowicie nad głowami mieli napis Testificate. Zaraz w kolejnej aktualizacji zostało to poprawione i napis usunięto. Co dziwne, większość graczy myślała, że ten napis był tam celowo. W beta 1.9 wprowadzono rozmnażanie i co ciekawe, wtedy gdy rodziło się nowe zwierzę, to było już dorosłe. W tamtej wersji mogliśmy również rozmnażać zwierzęta bez jakichkolwiek ograniczeń. Na przykład świnie zrobiły jedno dziecko, a sekundę później mogły już robić następne. Jak już mówiłem w poprzednich ciekawostkach, w tej wersji potki miało się robić w kotłach, ale ilość dostępnych potek do zrobienia miało być ponad 2000. Cóż, zapewne większość potek byłaby po prostu możliwa do zrobienia na dłuższy czas, ale i tak wydaje mi się, że to mógłby być dobry pomysł. Płotki wtedy miały obrys całego bloku, ale mimo to nie mogliśmy na niego wskoczyć. Tak były wtedy oznaczane portale do endu, szkłem. To kolejna wpadka, która została od razu w następnym update'cie usunięta. A oto tak wyglądały ramki do portalu do endu, całe niebieskie. O co chodzi z wersją beta 1.9? Dlaczego nie wyszła nigdy na światło dzienne? Dlaczego Mojang wstydził się wersji i chciał, aby gracze po prostu o niej zapomnieli, nie dodając jej nawet do spisu aktualizacji? Oficjalnie miała ona wiele błędów, dlatego chcieli się pozbyć tej aktualizacji. Ale przecież poprzednie wersje również je miały. Ba, nawet więcej, a nie zostały usunięte. Prawdopodobnie prawdy się już nigdy nie dowiemy. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym, dlaczego ta wersja została usunięta. Może był na niej Herobrine? To już by było na tyle, dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym materiale.